Chleb dla wielu osób jest podstawowym produktem spożywczym. Zazwyczaj jemy go w porze śniadania, lunchu oraz kolacji. Warto więc wiedzieć, że chleb chlebowi nierówny. Skoro jemy coś codziennie, powinniśmy zadbać o to, aby produkt ten dostarczał nam samych korzyści. Chleb jest doskonałym źródłem błonnika, witamin i węglowodanów. Jednak większość jego odmian posiada minimalną ilość tych zalet. Który chleb jest najzdrowszy? Znak zapytania. Za najzdrowszy chleb uchodzi chleb ciemny. Zrobiony z pełnoziarnistej mąki chleb będzie zawierał sporo białka i cennych dla zdrowia witamin i minerałów. Producenci doskonale zdają sobie sprawę z popytu na ciemny chleb, dlatego często nas oszukują. Jak więc rozpoznać dobrej jakości ciemne pieczywo? Znak zapytania. Waga. Im cięższy chleb, tym z lepszej jakości mąki został zrobiony. Jeśli masz w dłoni duży bochenek chleba, jednak jego waga jest nieproporcjonalnie mała, to prawdopodobnie zrobiony jest on z słabej jakości mąki pszennej. Kolor ciemnego pieczywa na powierzchni często się różni. Zależy to od długości wypiekania i dodatków. Jednak po rozkrojeniu takiego chleba powinien być on w środku szary, a nie brązowy lub beżowy. Brązowy kolor chleba w środku może świadczyć o tym, że ten produkt tylko udaje ciemne pieczywo i zostały do niego dodane barwniki. Ziarno. Pieczywo z ziarnami jest dużo zdrowsze niż pieczywo pozbawione pestek. Ziarna słonecznika, sezamu i inne pestki zawierają cenne białko, zdrowe kwasy tłuszczowe i mnóstwo witamin. Jednak często trafiamy na pieczywo, które posypane jest nimi tylko z wierzchu, a w środku zupełnie brak jest ziaren. Nie możesz rozkroić chleba w piekarni, aby to sprawdzić. Możesz jednak zapamiętać markę chleba i więcej po niego nie sięgać. Ciemne pieczywo jednak nie jest dla każdego. Zdrowe, pełne ziaren i błonnika pieczywo, nie każdemu służy. Pieczywo pełnoziarniste z dużą ilością ziarenek jest o wiele bardziej kaloryczne. 4 kromki chleba pszennego bez ziaren to 1 kromka chleba pełnoziarnistego z ziarnami. Musisz o tym pamiętać, jeśli jesteś na diecie. Błonnik zawarty w ciemnym chlebie doskonale wpływa na cały organizm. Oczyszcza jelita, wzmacnia odporność i obniża cholesterol. Jednak taka ilość błonnika niewskazana jest dla osób zmagających się z refluksem żołądka, chorobą dwunastnicy, czy zapaleniem jelit. Dla osób cierpiących na te dolegliwości najlepszym wyborem będzie jednak pieczywo białe.